Mieszkańcy Zieleni Parkowej. Jeż jest największym ssakiem owadożernym w Polsce. Jest świetnym pływakiem i wspinaczem. Zwierzęta te są wszystkożerne, ale głównym składnikiem ich diety są robaki ziemne, ślimaki i owady. Nie pogardzą płazami, jajami ptasimi, grzybami i owocami. Jeż chyba jako jedyny ssak potrafi zjadać ropuchy, gdyż jest niewrażliwy na ich jad. Słynie także z umiejętności polowania na jadowite węże, na przykład żmije. W walce ze żmiją zwierzęciu pomaga zbroja z kolców i wysoka odporność na jad przeciwnika. Jeż w naturalnych warunkach żyje około 6 lat. 6 tysięcy kolcy, mały ssak, owadożerny jeż. Bardzo sympatyczne zwierzę, często spotykane w terenach zurbanizowanych, ponieważ jeż nocą przemierza całe miasto z trawnika na trawnik, tam gdzie są liście, bo dzień spędza zakopany w ziemi, znaczy podkopany w ziemi, bądź też w liściach, gdzie po prostu jest niewidoczny. Jeże zjadają mnóstwo owadów, są to tacy czyściciele, bardzo sympatyczni. Na zimę zapadają w sen zimowy, czyli jeżeli temperatura spadnie poniżej 10 stopni, jeże szukają miejsca, gdzie mogą po prostu hibernować. I jeżeli jeż nazbiera sporo tłuszczu, ma duże szanse, żeby spokojnie przeżyć zimę, nie powinien się z niej wybudzać. Tu bardzo ważna rzecz. Powinniśmy sterty liści, sterty gałęzi, fragmenty roślin suchych zostawiać na zimę. W jakimś po prostu miejscu nie wypalamy tego. Również wiosną staramy się nie podpalać takich miejsc, bo w środku mogą być jeże. A więc pozwalamy, żeby jeże w kwietniu z takich właśnie zimowisk wyszły i rozpoczęły nowy cykl, a mianowicie pogoń za owadami. Jeż w Polsce jest pod ochroną. Znany jest również jako pożyteczny padlinożerca, sanitariusz ogrodów i parków. Wpływa na ograniczenie liczebności szkodników upraw i ogrodów. Podczas jesiennych porządków w ogrodach i parkach zwróćmy uwagę na sterty liści. Zakopane tam jeże szukają miejsca do przezimowania. Nietoperz jest kolejnym gatunkiem, którego obecność w miastach daje duże korzyści. W Polsce wszystkie gatunki nietoperzy są owadożerne. Jeden nietoperz potrafi zjeść około 3000 komarów dziennie. Wyobraźmy sobie, jak ogromny wpływ na ilość komarów ma kolonia składająca się ze 100 osobników. Miasto to znakomity labirynt, prawda? Mnóstwo budynków o przeróżnych kształtach i zakamarkach, gdzie mogą się schronić nietoperze. Bardzo często na terenach zurbanizowanych, terenach miejskich, w parkach występują całe kolonie nietoperzy. Te pożyteczne ssaki korzystają z różnego rodzaju strychów, prawda, wnęk, a nawet dziupli, gdzie mogą po prostu się gromadzić. Musimy pamiętać, że nietoperze to nasi sprzymierzeńcy w walce z różnego rodzaju owadami, szczególnie owadami drobnymi, takimi jak komary, różnego rodzaju chrząszcze, które występują nagle. Pojawiają się też duże ilości po prostu takiej gradacji owadów, to jest namnażanie się tych właśnie populacji w dużych ilościach i wtedy przychodzą do nas z odsieczą nietoperze. Wiewiórki to kolejni mieszkańcy zieleni miejskiej. Robią one zapasy w postaci rozproszonych skrytek, co przyczynia się do rozprzestrzeniania nasion, a co za tym idzie zwiększania bioróżnorodności. Co ciekawe, uważa się, że wiewiórki rozpoznają nasiona, w których znajdują się larwy owadów. Takie nasiona są przez nie chętniej od razu zjadane. Wiewiórka, ten rudy gryzoń, śmigający po drzewach, kojarzy nam się zawsze z orzeszkami, ale też nie do końca on te orzeszki zjada. W mieście, w terenie zurbanizowanym występuje zwykle w parkach bądź na cmentarzach, ponieważ rosną tam drzewa iglaste, rosną tam drzewa liściaste, mające duże owoce. Chodzi tu o dęby, chodzi tutaj o sosny i one właśnie uwielbiają te zwierzęta, zjadanie nasion. Niektóre żołędzie zakopują, po czym oczywiście zapominają. W związku z tym, że nie wszystkie zapasy są wykorzystane przez wiewiórki, nasiona pozostając w korzystnych warunkach pod ziemią, mają idealne warunki do kiełkowania.